Prokuratura Okręgowa w Suwałkach prowadzi postępowanie w sprawie, która mimo świąt wielkanocnych zagościła chyba we wszystkich mediach. W miniony czwartek, 14 kwietnia, tuż przed godziną 9 rano, na trasie S8 w okolicy miejscowości Wiśniowo, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Śmierć w zdarzeniu drogowym poniósł zaledwie 26-letni motocyklista zmierzający w kierunku Białegostoku. Wkrótce do mediów wyciekła informacja, że w tym samym czasie i miejscu, a także w tym samym kierunku, trasę przemierzał samochód, w którym podróżowała była pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf oraz jej małżonek, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki. Jak się okazało, ich auto zostało zarejestrowane przez kamerkę samochodową znajdującą się w ciężarówce wjeżdżającej na ekspresówkę. To dzięki niemu policjantom szybko udało się zidentyfikować właściciela osobowego pojazdu. Nagranie również trafiło na antenę telewizji publicznej. Zapisane obrazy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy pojazd z dwojgiem byłych sędziów brał udział w wypadku. Jeśli tak, to na czym ów ewentualny udział polegał? Z opublikowanych wypowiedzi Małgorzaty Gersdorf wynika, że para zmierzała do Augustowa, rodzinnego miasta Bohdana Zdziennickiego. Dotarli do niego w godzinach popołudniowych. Kobieta zaprzecza, jakoby auto kierowane przez jej męża brało udział w wypadku. Nie wiadomo, jak brzmiały zeznania małżonków. Tylko z ust Małgorzaty Gersdorf wiadomo, że na ich aucie nie było śladów ewentualnej kolizji z motocyklem, że osoby znajdujące się w pojeździe nie zorientowały się, co działo się za ich autem i tuż obok niego. Na ile to możliwe, ocenią śledczy lub powołani biegli. Prokuratura nadal stanowczo odmawia udzielenia informacji na pytania dotyczące tego postępowania. Jedyne, co usłyszeliśmy od Wojciecha Piktela, rzecznika jednostki, to informacja, że prowadzone są wszystkie niezbędne czynności mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia oraz że pierwsze ewentualne informacje mogą się pojawić pod koniec bieżącego tygodnia. Mogą, ale nie muszą. Ustaliliśmy, że postępowanie w tej sprawie prowadzone jest nadal w kierunku artykułu 177 paragraf 2 Kodeksu karnego.